Dobra. Lecimy karierę. Grand Prix Francji, 16 punktów straty. Lando już tam dużo do nas traci też. Nikita 64. Także w tym sezonie ja walczę z Verstappenem o mistrzostwo. Raz wygrywa on, raz ja. Chciałem trochę nadgonić go w klasyfikacji generalnej, bo uciekł sobie. W Kanadzie zrobił mi break checka. Straciłem winga, a Verstappen sobie wygrał wyścig, ja dojechałem trzeci. Także ciekawe mistrzostwo, naprawdę. Widzowie, lecimy. 9 milionów 1600 punktów zasobów. Jak widzicie, w osiągach duża przewaga, ale to tak naprawdę się nie przekłada na to, co jest na torze. Po prostu boty są szybsze sezon na sezon i taka jest prawda. Dobra, co tu mamy? Wytrzymałość to też. Nikita leci na zawody sportowe. Tak jest. Dobra, przewijamy czas. Geometria. Przychodzi tutaj wszystko. Lecimy z Grand Prix Francji. Ale sekunda na delcie. Na minusie. Ulala, chyba będzie... Nie, 24 będzie? Jest 24,9. Olala, Rutti. Pierwszy, Mazepin drugim. I tak, mamy wyniki treningów. Tuż przed Perezem. Verstappen się kryje z tempem na 6. miejscu. Ale wygraliśmy trening, widzowie. Wyciśniemy. Pada i to mocno. Sezon temu też padało i chyba w pierwszym sezonie też padało. No dobra, lecimy. Zobaczmy, jak sytuacja z pogodą na kolejne sesje. Już nawet w Q1 będzie mniejsza intensywność deszczu. Dobra, na razie tutaj, jak widzicie, każą nam na łetach jechać. ...37, 38. Sekunda straty. Ajajaj, dobra. Przegrzane opony, to chyba warunki są już na intery w takim razie. A opony się nie przegrzewają, jest git. Czy to będzie pierwszy czas na tę chwilę? Tak jest, 1.35.0. Ale my jeszcze kontynuujemy. No na P4. Jaką mamy przewagę? 35.7. Raz, ludnie. Progresywnie dzisiaj. Dobra, tak wyglądają wyniki Q1. Tu jeszcze widzę w końcówce nagle boty się poprawiły. Nikita P1 w Q1. Ja na 10. miejsce spadłem, także na szczęście tutaj nie wypadłem spoza pierwszej 15. Lecimy dalej. Tak, już są sliki i myślę, czekajcie, mamy medy, które są wolniejsze o, na razie sporo od softów, bo softy są lepsze w takich przesychających warunkach, sporo lepsze. Dobra, już różnica jest normalna. Wyjedziemy na medach, zobaczymy, jak będzie. Let's go. Dwa okrążenia zrobimy.
5-5. Ale jak widzicie, Max robi 25-100. O kurde, opony przegrzane. Dobra, widzu, bo tutaj jest taka sytuacja, że Max zrobi 25-100, Hamilton 24-8 na medach nawet zrobił. Ja pierdziele. Zrobiliśmy 25-5, co raczej nam nie starczy, więc musimy wyjechać na softa w końcówce. Oho. Dobrze, mamy jeszcze na jedno okrążenie. Trzynasty. Siema kawa. Schumacher nie przepuści. Nie przepuści. Ja pierdzielę. Schumacher. Co za noob. Nikita P5, Max P1, P2, nice. Ledwo o 2000 szedłem. O matko. Dobra, to będzie szybki chyba wyjazd na softach. Lecimy. No teraz ważą się losy. Kto zdobędzie pole? Jedno okrążenie. Lecimy szybko na tor. Póki nie pada. Pada deszcz. Pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz. Olera, dawaj Ricciardo. Slipa. Ale szybko się traci przyczepność. Szybko tor pogarsza się. Verstappen drugi, pokonaliśmy Maxa. Uff. Mazepin trzeci.
Bottas teraz trzeci. Sekunda przewagi nad Maxem, miałem rekord w S1, rekord w S2, no i w S3 mu odskoczyłem tam, gdzie Ricardo go chyba zwolnił. Uwaga, jest pole. Do czterech na slickach, Verstappen drugi. Zobaczymy, na razie na wyścig to dobrze wygląda. Zobaczmy grida. Walczymy z Maxem. Mazepin. Hamilton dopiero siódmy. And Gasly. Dobra, tutaj paliwa pewnie mniej dajemy. No to lecimy. Softy medy prawdopodobnie. Co Max tu skręca na mnie? Bottas to się znokautował. Za 5 trzeci. Ale on jedzie. To jest właśnie problem w My Team, że opony się strasznie przegrzewają. Muszę jakoś teraz schłodzić je. No bo przez to, że mam w granicach tak 105 stopni te opony, to moje tempo spada. Jak właśnie jest 104-105 stopni, to już tempo zaczyna spadać. Nie masz tyle przyczepności w zakrętach. I żeby zbić tę temperaturę, muszę jechać wolniej. Więc to nie pomaga. Muszę na hardy zmienić na następny stream. Max zjeżdża. Zostanę jeszcze jedno, jeśli zakłada medy, to jedzie na dwa pit stopy. Pąki szaleją, Mazepin teraz będzie zjeżdżał na tę okrążenie. Dobra, po hardy, które nie powinny się przegrzewać. Cześć, Verstappen, medy, jeszcze jeden pit stop przed nim. Wikerak, dziękuję bardzo za subika. Ale tu mnie powyprzedzali. Awesome mate. Dziękuję bardzo.
wsparcie kanału. Zobaczymy, jak te temperaturki na hardach będą. A, przepuścimy Hamiltona. Aha, wiem już. Dziękuję bardzo. Co tu się dzieje? Widzu, Nikita tutaj robi złomowisko Red Bullom. O cholera, przestraszyłem się. Matko, ledwo bym urwał winga. Jakiś Ferrari, który jedzie na jeden pit stop. Nie, winga uwaliłem. Dobrze, to tuż przed boksem. Kurde, nie mogę dwa razy hardy, ajajaj. Kłaniu Joe, kto? Hamilton tuż przed nami wjechał. Na medach. Ale rada RS nie mam. Teraz 4 sekundy przed nami. Otaz box. Verstappen został na torze, bo on będzie chyba po softy w końcówce. Wjeżdżał. Wiecie co? Tutaj w tym wyścigu chyba Ferrari wygra. No Ferrari jedzie na jeden pit. Leclerc. Sainz chyba jedzie tutaj po P1. Nie! No gdzie tam? Co? Ajajajajaj. Ale dupa teraz. Ale lipa. Ale lipa widzę. Max tuż przed... Co? Max wjechał przed Mazepinem? What the fuck? New
strategy is available on the MFD. The fuck. Okay. Nieźle. Okay, keep on him. He might make a mistake. Te boty kamują do zera. Sainz tu walczy o zwycięstwo, chociaż to... Jeszcze, bo Max go goni. Zobaczymy, czy do Okona dojedziemy w tym wyścigu jeszcze. Ale szybko do Russella odrobiliśmy, masakra. To te opony się przygrzewają, to jest taki minus tych softów. Drugi warning. Ja, Wiktorysz. Check your MFD for a new strategy. O ty, Jeff, co, co? Gap to current front is 12.5 seconds. Max wyprzedził, ja pierdolę. Kurde, Max. Ajajaj, widzę. Co za pechowy wyścig, co za pechowy wyścig. Max wygrywa, my nic nie zdobędziemy punktu ani jednego. Szkoda Carlosa na ostatnim.